Witajcie. Z tej strony znowu wielki, potężny mag, Gwiezdny Klucz. Błagam, powiedz, że masz żelazne sztabki. Gdzieś jakieś skrzyni są. Już no właśnie. Mam, już mam. Gramy dalej w Terrarię. Jest ze mną jak zwykle siostra. Nagrywamy może z 20 minut po tym, jak poprzedni odcinek nagraliśmy. A jak inaczej? Bawię się nową różdżką, którą dopiero co wykrafciłem i widzę, że jest fajna. Więc, no co ty też gadać? Dzisiejszy cel... Czekaj. Piekło, przy moim środku, ale najpierw musimy wezwać jakiegoś bossa i go pokonać, bo dawno nie było żadnych bossów. Czekaj, szukam gdzieś. Ej, ta moja zbroja jest fajna. To jeden strzał trafił... Gdzie jest to niebieskie coś obok stolika. Tak wygląda teraz kowadło, bo je ulepszyłem. Nie, storium. Ej, jeden trafiony strzał moją różdżką storium, to gwarantowane odnowa many dla mnie. Bije mniej, bo wiesz, nie ma tych wszystkich efektów. Ale jak tym trafię, to zawsze mi mana się oddaje, bo trzy ataki magiczne mi się oddaje mana. Tutaj trzy trafienia magiczne jednym trafionym atakiem z różdżki Dorium jest gwarantowany. Dobra, ja szukam już. Dobra, siostra, szybciej, bo noc nam już mija przez ciebie. Wędkę zrobiłam! No, to nie robisz już tej różdżki, idziemy na oko bez niej. I tak za dużo czasu to zajmuje. Tak więc, oczko Cthulhu, podejście pierwsze. Spokojnie, szybko je pokonamy. No, ja nie mam szans. Nie moja wina, że zrobiłaś wędkę zamiast tego? Mogę im trzymać. Nie, już coś mówiłem o wędkach. Nawet tej drewnianej. Ja nie mam czym bić. To bij jakimś drewnianym mieczykiem, czy coś innego sobie mogłaś zrobić. Nie moja wina, że nie masz. Chyba zaraz zginę. Z oczkiem, w sumie jak już walczymy z oczkiem, to mogłem sobie więcej życia dodać. I siostrze też. Pozwalasz? Nie, mówiłem, że moglibyśmy to zrobić. Nie, że ci pozwalam. Już miałam nadzieję. Już trudno, to oczko przepadnie. Mamy drugą. Nie będziemy tego od razu używać. Przygotujemy się lepiej. A na ptaka spróbujemy, bo mamy... Nie! Mamy pięć. Nie idziemy na ptaka. Bo ja teraz chcę pokonać oczko. A nie ptaka. Ja nie mam szans bez szlajmowego siodła. A co ono niby by dało? No słucham. Spowolniło cię jeszcze bardziej? Nie, to żebym mogła go łatwiej unikać. Masz podwójny skok, masz latające buty i ty jeszcze chcesz więcej? Tak. Przesadzasz. Tak się składa, że nie ma swojego szlajka. To dobrze, że go nie masz. Bo byś jeszcze go wystrzeliła w kosmos. Tak więc nie udało się. Trudno. Przynajmniej nam by nie odleciało. Odleciałoby, jak jest w kosmosie, to przecież też odlatuje. Więc niepotrzebnie marudzisz. Się nie udało. W takim wypadku trudno. Przepadła okazja, w następnym odcinku spróbujemy ponownie. To po co w ogóle kazał zrobić te przywoływajki od tego ptaka? Bo będziemy z nim też kiedyś walczyć. Ale teraz jest noc. I nie da się w nocy walczyć. A jakby był dzień? A jakby był dzień, to byśmy nie walczyli z okiem. To ja będę głęboko pod ziemią i nie będę z nim walczył. Bo ja chcę się dzisiaj dokopać do piekła. Ja w takim razie po prostu będę kończyć się. Może robić też inne rzeczy, pamiętaj, to twoja decyzja. I nie zaczęli mi tu już marudzić. Dobra. Bo przecież sama mówiłaś, że chcesz w to grać i chcesz nagrywać. A już zaczynasz mi marudzić. Jeśli tak bardzo cię zależy na walce z bossami, to nagraj sobie swoją serię, gdzie walczysz tylko z bossami i nic innego nie robisz. Na pewno miałaby lepszą oglądalność niż Jaskinia Challenge. Nie sądzę. To nie marudź. Tak samo nikt nie chciałby ciągle patrzeć, jak się walczy z bossami tutaj. A ja mówiłem, mój cel teraz to zdobyć dostęp do piekła, zlecić zadanie na zbieranie skrzydeł demona. Więc jest to dla mnie ważniejsze niż wzywanie ptaka. A by było zbieranie buch. No to zbieraj! O, bo mało jest go pod ziemią. Tak? No to zjedz pomyłkę. No teraz będzie go więcej. No przecież można u kucharza zjeść. Zobaczyć, czy ją w ogóle sprzedaje. Zobaczyć, czy mam pieniądze. A jeśli nie sprzedaje, to proste.
Wykorzystaj swoje 5 minut, idź na Crimson, pozbieraj te takie kręgi z Crimsona i nagle zacznie je sprzedawać. Czytam w sumie Crimsonową wersję pomyłki, ale tak czy siak. No. Oczywiście, żeby nie było, jak się dojdzie do piekła, to prawdopodobnie coś innego też będę zrobił na tym odcinku. No ale jednak rozumiecie, mój priorytet. Rekordowa prędkość wejścia do piekła dla mnie. Można w zaliczeniu jakiegoś tego zadania, jakiegoś fajnej nagrody, która pozwoli mi równać się z tym, co siostra dostała, a ciągle jej mało. A póki co, no w sumie nie ma co marudzić, po prostu lecimy dalej. Mi nie chodzi o same w sobie buty. Ile razy będzie powtarzać po prostu... Nie, to wkurza, że dostałaś takie coś od razu na start. Chociaż tak naprawdę miałaś zadanie, które wymagało po prostu stworzenia szalika. Natomiast ja dostałem zadanie związane z demonami na start. Kiedy byliśmy na etapie, gdzie jeszcze nawet nie pokonaliśmy pierwszego bossa. Nie. Tak, to było przed Królem Kurczaków. Bo to był pierwszy boss, którego pokonaliśmy. Co tam myśli czasami trochę logiczniej. Ale tego nie dało się brać trochę pod wpływem jako bossa. Dało się, przecież ja znaliście bossów. Tak, ale to był taki trochę prześmiewczy boss. Nie, to był prawdziwy boss. Tylko ty nie dałaś mu dokończyć jego przemowy. Jakiej przemowy? Bossowie nie robią przemów. On robił. Ja. Ej, właśnie, w tym miejscu, w którym ostatnio prawie spłonęłem, znalazłem to, po co tu przybyłem. Magmowa skrzynia. Nie no, do piekła też po zadanie idę, owszem, ale magmowa skrzynia była moim pierwszym celem. W niej można znaleźć naprawdę super skarby. Spodziewam się trochę lepszych, ale może być. Chociaż, żeby nie było, znalazłem... W piekle to zbieraj Hellstone'a. Nie mam kilofa do tego. Jak to? Pomyślmy. Szmaragdowa siatka i wytworzenie z gluta i drewnianych rzeczy. Ewentualnie istnieje jeszcze możliwość zabicia mózga. Oczywiście żadna z tych opcji nie jest teraz wykonalna, więc nie wykopię Helgastone. Ale zdobyłem bardzo fajną rzecz. Pierścionek jedności. Pierścień jedności. Ring of Unity. Zwiększa zadawane obrażenia o 1. Plus każde kolejne 1 za każdego innego gracza noszącego taki pierścionek. Ale znalazłeś 1. Tak, ale jest ich dużo więcej na tym świecie. Więc może kiedyś będę miał plus 2 do obrażeń. Albo... Nie, plus 4 nigdy nie będę miał. Czemu? Myślisz, że gdybym znalazł taki pierścionek, to wszyscy by chcieli zrezygnować z jakiegoś akcesorium, żeby dostać po prostu plus 4 do obrażeń? Ja go będę nosił, bo ja i tak nic lepszego nie mam. Ale znając ludzi, to wszyscy będą mieli pełno jakichś bezużytecznych rzeczy typu poduszki, pierdziuszki czy coś i po prostu nie będą chcieli tego ubrać. Wow. Ale podróż do piekła ze startowymi przedmiotami. Nawet prawie startowymi. To będzie spore wyzwanie. Chociaż bądź co bądź słyszałem, że wiele osób tego już dokonało. Ło, o Jezu, nie, 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 wiesz, ten taki czerwony ludzik z tarczą. No, spaliłem się w lawie. Spaliłem się w lawie. Lepiej lubię bawić się magmą. Tak, magmą, lawą, nieważne. No a koniec, to jest taki czerwony, co mi ci pokazałem z tarczą, takie wredne, nietoperze w ciebie wypuszcza. Ogniste. Ten impiak, no? Tak. To coś takiego. Dobra, nie udało się. A chyba jest dzień, więc możemy spróbować walki z Thunderbeardem. Aha. Tylko bądź co bądź, od razu mówię, siostra, mam tą skrzynkę specjalną. Jaką? No znalazłem przecież tą skrzynkę. A, magmową. Z magmowej skrzyni, pseudo-magmowej. Ta skrzynka należy do mnie. Nie ruszasz jej. Do mnie należy ta piękna, kolorowa. No, w mojej gildii magów, o ile zostanę magiem, będę właśnie trzymał takie skrzynie i w ogóle. Bo nie wiem, czy mówiłem, ale planujemy zrobić niedługo wielkiego live'a z budowy. Prawdopodobnie może będzie w niedzielę, może kiedy indziej. Ale planujemy zrobić jeden wielki po prostu przebudowę bazy, gdzie skupimy się na jakichś fajnych pomysłach budowy i zrobimy takie, można powiedzieć, sektory typowe. Przykładowo właśnie gildie magów, gdzie będą magiczni NPC, jakąś tam, powiedzmy, nie wiem jak to nazwać, karczmę, gdzie będą po prostu łatwo będzie dojść wszystkim NPC-om.
Może jakieś, nie wiem, strefy dziwadeł czy coś. To już się zaczęło budować. Nie, to bardziej takie dla NPC-ów, takich luzaków imprezowych i tak dalej po prostu. Ty takie fajne budujesz, ale no to nie jest dla bardziej dziwadeł, tylko dla takich mniej skupionych na... inteligencji. Nie na inteligencji. Na takiej, powiedzmy, powadze. Dla takich, no, bardziej luzeckich, takich bardziej... No nie wiem, jak to określić, ale po prostu, no, niepowiązanych w żaden sposób z, bezpośrednio z klasami, czy jakimś takim, no, rzemiosłem wojennym, o... Nie powinniśmy zbudować areny? Nie, nie powinniśmy. Nie chcę się po prostu budować areny, jeśli chcesz, to proszę, sama buduj. Ja podbieram kaktusy. Dobra, już! Po co te kaktusy? To są fajne. Nie moja wina. Ty nie powinnaś szurować po laptopie. Wtedy zawsze będzie ci się zacinać. Pierwszą, lepszą. Jej. W sumie ten odcinek będzie dosyć taki kłóciniogenny, że tak to nazwę. Dobra. Znowu to coś? Co? Znowu ten papierek! Tak. Dobra, wzywaj to szybciej, bo już noc zaraz będzie. Znajdź życie. No szybciej! No. To mam bossa, którego ciągle prosiła siostra. Jezu, on jest strasznie głośny. Jak bardzo chciałaś, to zaraz umrzemy i będzie spokój. Ale muzyczkę ma też w miarę fajną. Tylko będę musiał to chyba jakoś przyciszyć. Czy mnie gonią tornada? Czy ja mam go zamiar pokonać moją różką, która służy po prostu do spamienia? Dosłownie, wiecie co, tą różkę stworzyłem, ona jest super, ale nie chodzi o to, żeby po prostu trafiać cokolwiek. Jezus. Okej, ten boss jest dużo łatwiejszy, się okazuje. Powiem szczerze, nie spodziewałem się, że będzie tak łatwo, ale te moje odnawianie many dzięki mojej zbrojce, co trzecie trafienie magicznym atakiem, w sumie gwarantuje mi zwycięstwo nad nim. Wróciłam. Widzę, że wróciłaś, ale chodzisz sobie i skaczesz nie wiadomo gdzie, zamiast pomagać. No bo jak mam pomóc? No nie wiem. Pamiętasz o prawym przycisku myszy, żeby nakierować miniony konkretnie na niego? Nie, ale muzyczka naprawdę niezła. Serio? Nie wiem, czemu nigdy się w nim nie słuchałem jakoś szczególniej. Ja zawsze pamiętałam, że jest fajna. Ej, no to mnie jeszcze wygrało. No, to jest łatwiejsze. Ale na pewno... Jej! No, a ja umarłam. Idealo. Więc dziękuję. To było wszystko w tym odcinku. Co? Do zobaczenia w kolejnym. Nie, no dobra, bez przesady. Dobra. O, fragment wędki. Dobra, otwieramy torbę. Super. Super potężny łuk. Oczywiście dla strzelca. Jakaś dziwna maska. Przywołująca, tak? I kolejna maska. Plus jeszcze piórko fajne. I ptarki piaskowca. Wiecie co, powiem wam całkowicie szczerze, spodziewam się lepszego łupu. 2 na 10, nie polecam tego bossa. Ale mamy jeszcze 4 przywołowania. Nie walczymy z nim więcej. Chociaż szczerze, mógłbym zrobić sobie fajną zbroję dla rzucacza i pokazać wam właśnie jeden z fajnych efektów. Żeby nie było, nie przerzuca się z maga na rzucacza nagle, bo jeszcze nie, no po prostu fajnie się gra magiem. Zresztą widzieliście moją potęgę. Oczywiście, potęga zapisanego jak trybunka. Worek się pojawił, czy straciłaś worek? Mam. No, dobra. W ogóle to... Nie, potęga zapisanego jak trybunka. Masz może coś dla maga? Albo dla przywoływacza? Dopiero będę otwierać! Pamiętaj, że to może coś dla przywoływacza zdobyć? Nie, pamiętam maseczkę. Spokojnie, ja cię uratuję! Moją super potężną różdżką! Ja mam tych pakietów. Akolita pustyni. Akolita. Super. Powiem wam szczerze, uwielbiam tego NPC-a. Mistrzostwo po prostu i wykonanie, i pomysł na niego, i to co oferuje. Idealny dla rzucacza. Ale żeby nie było, ma też w ofercie przedmioty dla innych. Chyba dla maga coś miał. Jaki helmet? Czanki. Pokaż proszę. Mam taką całą zbroję.
Aha. Stone, Ingo. A, to jest. Zephyr. Pokaż mi te rzeczy, proszę. Zephyra pokaż, znaczy się. A to był po prostu maska jednego z deweloperów Thorium Moda. A Zephyr to jest to piórko, a nie, to my masz. A masz może różdżkę, cokolwiek? Nie. Tylko ta zbroja. Bartek. Tego nie dam rady wytnąć, a nie mówi się po imieniach. Dzięki, siostra. No ale dobra, i tak wszyscy prawdopodobnie już wiedzą, jak mam na imię, więc... Pilnuj się bardziej. Każdemu się może zdarzyć, ale pilnuj się naprawdę lepiej, okej? Okay? To co jest, siostra? Tam przedostałam skrzydło. Nie, to jest zbroja czysto zdobna. Myślałam, że dostałam baloniki, ale nie. Dobra, zobaczmy, czy może chociaż z piaskowca mogę coś fajnego zrobić. Mogę się dać jeszcze resztę tego. I... Nope. Tylko ta fajna zbrojka, którą wcześniej czy później zrobię, ale poczekaj, 8 plus 6 to jest ile? 14? 24? O, dobra, to ja mogę spokojnie zrobić wszystko. Pokażę wam teraz super efekt, super zbrojki dla super przywoływacza, znaczy jakiego super przywoływacza, super rzucacza, która jest super i w ogóle super, super. I jeszcze raz super, i powiem super, bo chyba zapomniałem powiedzieć super. Tak. Dobra. I tak się prezentuję, ubiorę się oczywiście... Jakiś teraz będzie jakiś Thorn Banner of... nie wiem. No dobra, dobra. Jak widzicie... ściągnę może to. Sypie mi się jakby dziwnie piasek pod stopami. To jest część tej, efektu tej zbrojki, najprościej mówiąc. Proszę. Desert winds will augment your bots giving you a sandy double jump. Czyli mówiąc po ludzku, mam darmową burzę piaskową w butelce. To jest właśnie największa zaleta grania Trowerem. 5 pierdolionów dodatkowych efektów. Co prawda nie jest takie super jak, dajmy na to, zbrojka tutaj. Typowo bitewna, ale no pomyślcie sobie. Będę grał rzucaczem, ewentualnie, to będę mógł co chwilę wkurzać ludzi, że mam jakieś super efekty. Skoki, nie skoki, jakieś super duper rzeczy. A oni nie mogą, bo nie są rzucaczami. Dobra. Potrzebuję szelu. Ale teraz tak już na spokojnie, wracamy do Gandalfa Różowego. I w sumie teraz już naprawdę kierunek... w sumie... kierunek co? Piekło. Ja tak nie pomyślałem do końca. Niby tak, to piekło jest, ale... Dobra. Mhm. Czemu tego jeszcze nie mam na auto trash list? Nie. Dobra. Masz jakieś dziwne roślinki? Gdzieś powinny być w skrzyniach, jeszcze mówiłem przecież. Wiesz co, będziemy musieli wielki porządek w tych skrzyniach zrobić. Tak samo co robimy. Chociaż wiecie co, chciałem niby robić tę podróż do piekła, ale nie wiem, czy lepszym pomysłem będzie ogarnięcie właśnie systemu skrzyniowego. Chociaż nie mam pewnie materiałów, więc... No bo wiecie co, system skrzyniowy będę robił przy przebudowie. Ja mogę zbudować. Co? Ja mogę zbudować, jak będzie to wielkie budowanie. Chyba zgubiłem akcesorium. No, wszystko zależy od twojego pomysłu. Pamiętaj, że to nie musi być nie wiadomo co, możesz nawet zbudować fabrykę tych konkretnych rodzajów roślin. Fabrykę roślin. Nigdy nie robiłaś fabryk w terrarii? Nie. Siostro, proszę cię, myślałem, że chociaż tyle umiesz. Bez takich. Coś tam potrafisz, ale nie będziemy teraz o tym się kłócić. Odcinek nie jest odpowiednim miejscem na to. Jednak, tak czy siak, no... A, jeszcze jest jedno wolne miejsce. Pokażę ci może kiedyś, jak to robić, to byś mogła nam zrobić szybko, łatwo, zwięźle na temat, bez tematu. A rozumiesz, po prostu jakkolwiek. Mhm. I dalej zapchany ekwipunek, ale to już podstawowe rzeczy wezmę ze sobą, w sumie nie chcę się ich zmieniać. I swoją drogą mógłbym zrobić taką mini ankietkę. Która z moich magicznych lasek potęgi bardziej wam się podoba. Ale tak bardziej po prostu kupić od dalej nie wziąłem akcesorium ze sobą, no co za zapominasz ze mnie? Po co jakieś akcesorium? No jaskiniowe akcesorium. A. Bez niego raczej nie ma co chodzić, bo ono dodaje światła, daje mi 50 życia w jaskiniach. Ja go mam. No tak tylko, no wiesz siostro, ty go używasz teraz, a ja zapomniałem go w skrzyni. I a, któryś... ty go nie znajdziesz. Co? Już go nie znajdziesz. Nie no, znalazłem, bo ja wiedziałem, w której skrzyni go zostawiłem, więc... Mogę jeszcze tu wepchać to, tak. Więc piekło po raz kolejny.
z moją nową różdżką i moim kosturem. Ja nie wiem co, ja gdzieś po prostu łażę. Może spróbuj włamać się do laboratorium toksycznego. O, żeby mi się udało! No spróbuj się włamać. Ja nawet nie wiem gdzie to jest. Gdzieś pod ziemią. Chociaż w pobliżu, w pobliżu śnieżnej krainy, mówiłem ci, żebyś uważała, żeby tam nie wleść. Tam nie wlazłam. No i dobrze. No co to za super szybki szkielet znowu? Ale ten jest super szybki. No poczekaj na mnie, razem przejdziemy się. Pokonam go dzięki temu, że moja różdżka jest taka fajna z tymi swoimi efektami, ale... Ye olde skeleton, ye olde hat. Okej. Aha, jakiś dziwny szkielet. Ye olde hat. Hey, it might be old fashioned, but at least it looks cool. Nie umiem czytać po angielsku, szczególnie w takich warunkach, ale aha, fajne. Mu da się ten przesypać. Co? Mu mam. No, Breja i mu to są te dwa właśnie materiały do przesypywania z podziemi. Nie no, bądź co bądź, stara różdżka dalej fajniejsza. Bardziej ją lubię, ale no, ze względu na łatwość obsługi tej, to po prostu ta jest przydatniejsza, zdecydowanie. O, złoty slime! Będzie złoto! Będę bogaty i złoto, bogaty i złoto, i bogaty i złoto! A, jak zwykle. Gorączka pieniądza mi uderzyła do głowy w terrarii. Ja to niedługo chyba pójdę sobie tam. Jak poleżeć? Czyli, że to, że mnie opuścisz? Jeśli chcesz nagrywać, to nie. Przecież nagrywam w tym momencie, więc... Zobaczymy jak będzie, ale... Wiesz, jeśli mówisz, że chcesz poleżeć, to... Jak najbardziej, przynajmniej nie będę, przynajmniej będę miał w końcu czas dla siebie. Ja też, jak się leżę, to się noc. No, zdecyduj się siostro. Najpierw mówisz, że chyba sobie pójdziesz poleżeć. Po tym odcinku, co dla mnie trochę fajne, bo będę miał w końcu chwilę, no nie wiem, żeby zająć się czymś innym niż granie w terrarię. Ale z drugiej strony, no jeśli mówisz, że się nudzisz, to po co idziesz leżeć? Wiesz, no ja mogę grać w terrarię spokojnie, póki coś się dzieje i nie utknę się na jakimś etapie, to ja mogę. Tylko też chcę mieć, powiedzmy, nie mieć czegoś w stylu, że nagramy całą grę w terrarii po prostu tak po prostu i będę tylko ją udostępniał i znowu będę potem nie miał co wyrzucać. Co nagrywać i się odzwyczaję od nagrywania i potem nie będę chciał mi się wrócić. I będę leniem śmierdzącym. Rozumiesz, co powiedziałem, czy nie? No, też tak mi się wydawało, że nie zrozumiesz. No, czym mówiąc, możemy... Tak, siebie nie rozumiesz. Tak. Ale tak upraszczając, możemy grać w terrarię tak długo, jak długo nie nagramy całej terrarii naraz. No co, chcę mieć chociaż trochę systematyczności w nagrywaniu, nie że raz siadam i jeden cały dzień i koniec, przeszedłem gierę. Chociaż to jest sporto, ale by tak mogło być, gdyby mi się chciało przysiąść, bo był dosyć krótki. Choć nawet nie, że zapamiętałem. Nie wiem, czy to zasługa tego, że jestem teraz lepszym graczem niż kiedyś, czy zasługa tego, że po prostu... No nie wiem, miałem farta i nie utknąłem na jakiejś banalnej zagadce. Czy po prostu... Ja idę babek w to labolo. Czy po prostu pomyliła mi się długość pierwszego portala z portalem dwójką. Jakich fioletowych? A, chwila, zobaczę gdzie jesteś. To nie są fioletowe jaskinie, tylko zwykłe. Zresztą lepiej tam nie je, bo tam podejdziesz, tylko podejdziesz, to cię od razu zabija, więc... Ale kazałeś mi tam zbadać. Żeby dać ci jakieś zajęcie, żebyś nie narodziła, że nie masz co robić. Poduszka, pierdziuszka! Teraz będziemy pierdzieć. Na każdym pożegnaniu odcinkowym i powitaniu pewnie. Nawet ja i przestałem trąbić. Zostałem czarodziejem grzecznie. A tam będzie mi teraz pierdzić. Jestem przekonany. Co robi pierdzi w butelce? Potrzebujesz goblina. Czemu kupa? No przecież nie kupa czkawka. Co? Też nie wiem o co chodzi, ale kupa czkawka. Ktoś tak kiedyś powiedział, pamiętam, że ktoś powiedział ze znajomych i... No i kupa czkawka. Dalej tam i... To co mam robić? Możesz zwiedzać jakieś jaskinie, polować na jakieś konkretne rzeczy. Nie wiem. Wyjątkowo może udałoby mi się...
Może udałoby się ogarnąć coś w stylu, powiedzmy... No nie, to będzie trudne, bo myślałem, czy by dało się ogarnąć, wiesz, no... Coś w stylu mini ekraniku twojego na moim nagraniu, żeby było widać, jak na przykład szukasz latających wysp, ale... Niestety chyba nie da rady z tym, co mam dostępne. A spróbować Mógłbym pomyśleć, tylko no, rozumiesz, ja mam strasznie ograniczone możliwości, nie mam takich programów jak... A na przykład połączyć dwa wideo? Mówiłem, może dałoby radę, ale nie na tym programowaniu, które mam. I to jest najgorsze. Bo ja wpadłam na to, że może po prostu na OBS-ie normalnie. Ała, bez głosu, bez dźwięku. Po prostu, żeby mogli widzieć tylko. No można byłoby spróbować, ale mówiłem, no mój program na to na pewno nie pozwala, więc no z mojej strony nie licz na to, że będę mógł pomóc z tym. Trzeba byłoby dużo pomyśleć, co i jak. Jak mówię, może istnieje sposób, ale wątpię. I znowu wpadłem do lawy, więc teraz już zginę na stówę. Chyba, że znajdę takich słabych przeciwników, w których będę strzelał z mojej różdżki. Bo moja różdżka ma właściwości delikatnej kradzieży życia, więc... Tak, grzeczny nietoperz, dobra. Dwa życia. O, złoty nietoperz i zwykły nietoperz, tak, nietoperze. Chodź. Nie, ty nie miałeś mnie dziabać, miałeś wpaść w moje pociski. Żebym się uleczył. Wiecie co, jak nic. Jak tamta różdżka nie byłaby potężna, tak ta jest super przydatna dzięki swoim, no powiedzmy, wielofunkcjonalności. A ja nie mogę się odnaleźć. Pamiętaj, trzeba kopać, żeby znaleźć jaskinię. Kopię. Ej, czy to są... Nie, już myślałem, Co? Myślałem, że znalazłem gniazda pająków, ale niestety nie. Koda. Ale za to znalazłem podlawowe grzyby świecące. Może byśmy znaleźli... To ja byś miał w końcu pierwszego NPC-a dla siebie. No, ej, faktycznie znalazłem gniazda pająków. Ty, szukasz. Są niewielkie, ale zawsze coś. A też, pełno pajęczyn. A, taka jest to prawda, jak są tam takie jakby jajka pająków leżące w tle, czy coś, takie malutkie, ewentualnie nie jakieś... Nie rozbijać. Co? Nie rozbijać? Właśnie rozbijać. Z nich może wypaść coś dla przywoływacza. Pełno. Tło się zmieniło, jest ciemne bardzo. Jesteś w jakichś terenach, w których mnie nie było. Gratulacje, siostra. A, to jest smrodowa jaskinia. Jaka? Smrodowa? Zlobowa. Czemu ja usłyszałem smrodowa? Chociaż w sumie smrodowa jaskinia też byłaby w twoim stylu. No ale mniejsza o to. To wpadł w błoto, że tak sobie powiem. Jak pewien inny youtuber, który już nie żyje. Nie to, że chcę podłapać gadki innych, tylko po prostu jakoś mi przyszło. Co masz? Zamieć. A to nieźle. To jeszcze tylko znaleźć mnie chmurę i będziemy na równi. Co masz jeszcze? Nie używam tej zbroi. Jestem grzecznym chłopcem. Grzeczny chłopczyk. Za to podróżuję po jaskiniach blisko piekła. Mam podejrzenie wyglądające oko. Mamy ich już dużo, spokojnie. Więc tylko będziemy musieli się lepiej przygotować i będziemy mogli walczyć z oczkiem. To nie problem. Tylko przygotowanie. Przepraszam. Spokojnie. Nie było tego za bardzo słychać. Mam nadzieję przynajmniej. Ale coraz bardziej przyciszam mikrofon, bo coraz głośniej się wydaje, że brzmię, mimo tego, że w sumie nie zmieniam żadnych ustawień. Więc po prostu rozumiecie, coraz większe minusy mu daje do głośności. Wydaje się, że chyba niestety jestem obok laboratorium. Czemu tak ci się wydaje? No bo jak u ciebie patrzałam, to... Patrzałam, tak. Brawo. Mówisz, że... Obserwowałam, tak jest niebezpiecznie, bo tego się nie da źle powiedzieć. Tam w jakich okolicach, ale to nie jest. Jest, te moje różdżki są super. Mógłbyś zerknąć? No, daj chwilkę, zaraz sprawdzę, tylko... No na spokojnie, bo jednak... Aha, ej, nie no, już piekło jest tuż. No może ja też przyjdę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale chcesz, to zapraszam. Nie będę bronił. O, kryształowe serce kolejne. Więc no. Będziemy mieć dla już dętkę jakąś. Proszę cię, co ty ciągle o nim mówisz? On zadeklarował się, że może dołączy. Więc nie musisz w każdym prawie odcinku o nim wspominać. Ja po prostu jestem dla ciebie zła, bo ja zrobiłam dętkę. Tak, tylko nie musisz ciągle wymieniać go z nazwy i mówić, że on będzie. Może będzie, przecież mówiłem, że nic nie jest pewne. Widzicie, co ja mam z tą siostrą? Zdradza imię. Ciągle gada o kimś, kto nawet nie wiadomo, czy będzie, że on będzie. Ciągle o nim wspomina, chociaż prosiłem, żeby tego nie robiła. Po prostu niegrzeczna jest.
Niegrzeczna siostra. Ale nie ma co jej winić. Ja w jej wieku mogłem być taki sam. Jeśli kogoś zastanawia, ile lat ma siostra, to powiem tyle. Możesz powiedzieć. Ma tyle lat, że wystarczająco dużo, żeby być ze mną na odcinku i żeby coś tam sobie po swojemu nagrywać, ale zbyt mało, żeby być grzeczna. Że tak to nazwę, dokładnie. Ale nie, spokojnie, nie jest jakimś typowym dzieciakiem. Jest już... Znaczy typowy dzieciak? Może kiedyś będziesz na tyle stara, że zrozumiesz. Nie starsza, tylko stara. Pamiętaj. Jak będziesz tak stara jak ja, to na pewno zrozumiesz. Może nawet wcześniej ci się uda. Dobra. Dobra. Jesteśmy na grzybach zadanych przez lawę. Ale nie miałeś zobaczyć jaskinią. Już sprawdzę na mapie, tylko szkieletów się pozbędę. Pewno lodu. A no, bo mógł się zbliżać. Czemu akolita się... Akolita zamieszkał w drzewie twoim. Zapomniałaś usunąć z drzewa to, co jest potrzebne, żeby oni tam mogli zamieszkać, i zamieszkał w drzewie. Trzeba będzie naprawdę się wysilić, żeby go stamtąd zabrać. Łatwe to jest. Uwierz, nie aż takie proste, jak ci się może wydawać. Wystarczy, że go przeniesiemy do domu, a po jakimś czasie przyjdzie sam. Właśnie, niekoniecznie. Nie każdy NPC jest na tyle miły, że chce to zrobić. Niektóre są uparte i siedzą w swoich starych chałupach i nie chcą im się ruszać. Swoich nypycowych tyłków. I widzę, że odcinek znowu się zbliża, także mamy już w sumie koniec. No, bo ja znalazłam jakieś ciekawe miejsce. Przecież ty możesz to sobie sprawdzić spokojnie poza odcinkiem. I tak nikt nie wie, że ty to znalazłaś. Bo nie nagrywasz. Ale spokojnie, no jestem bardzo blisko piekła, jeszcze znalazłem magma ore. Tego chyba nie jestem w stanie wykopać. No oczywiście, że nie jestem. Ale no... Powiedzmy sobie szczerze, ja dzisiaj wlizę do piekła. Dopóki tam nie wlizę, to ja nie kończę tego odcinka, na dziś miałbym mieć z godzinę. Okej. Ja po prostu znalazłam miejsce pełne lodu i jestem bardzo ciekawa. To bądź ciekawa, sprawdzaj sobie. I ja póki co próbuję wejść do piekła, bo no patrzcie jak już blisko. Żebym ja była zaciekawiona jaskinią, to jest co? Nie musisz o tym mówić też w każdym odcinku. Ja? W każdym? Nie słyszałam ani jednego, o którym byś o tym nie wspominała. A pamiętaj, że ja mam rekord dobrą pamięć do tego, co się działo na odcinkach, a co nie. Zazwyczaj. Więc no. No nie, no wpadłem w lawę. Teraz ty już umrzesz. Nie, nie umrę. Dobra, może Nie, nie umrę. Całe szczęście, już byłem bliski śmierci. Prawie znowu wpadłem w to samo jeziorko lawy. Wiecie co, ludzie? No nie, to, że gramy na ekspercie, to byśmy mogli zalać całe to, ale... No, na ekspercie i na normalu jest tak samo, tylko że po prostu na ekspercie woda szybciej paruje. Na normalu też paruje. Sprawdzałem. I znowu jakiś szkielet dziwny z dzidą. Jezu, ile tu jest tego lodu? Nie wiem. O, umarłaś sobie. Od kiedy lód może zabić? No bo... Zamarzłaś? Nie, zdecydowałam się sobie paść. Nie wiedziałam, co tam jest jeszcze wtedy. I był zwykły ląd, więc umarłam sobie. Udało się. Mogę przyleć do ciebie? Panie i panowie, udało się. Ja, posiadając sprzęt prawie że początkującego gracza, w tym oto właśnie momencie jestem w piekle. I zaraz zginę od runicznego żywiołaka, który nie wiadomo jakim cudem się tu znalazł. Chociaż, a nie, moja różdżka jest na tyle dobra, że... No... Nie no... Wiesz co, siostra... Nie chciałem tego robić, ale nie no, na to muszę po prostu specjalną miniaturkę zrzucić. Nawet żadnych specjalnych efektów, po prostu o takie coś. Dobra miniaturka jest. Teraz tego po prostu nie da się odpuścić, bo tutaj to muszę już po prostu zarzucić i się pochwalić. A nie chciałem już zmieniać, bo w sumie nic wielkiego się nie... Wielkich zmian w moim istnieniu nie było ostatnio. Piekło podbite. Jeszcze przed pokonaniem oczka. To jest jakiś rekord, chyba u mnie. Nie wiem, na pewno nie jest jakiś rekord świata czy coś, żeby nie było, ale mój rekord to osobisty na pewno.
Mamy za słaby sprzęt na Helgastone. Ale nie za słaby na to, żeby walczyć z demonami. Prawie nic im nie bije, to prawda. Mogłem stworzyć sobie jeszcze kryształ, który daje bonusy w piekle. Fragment skrzydła. Nie wypadł. Ale bałem się, że utonął w lawie. No ale właśnie, piekło podbite. Tak więc, wiecie co? Nie, coś innego, ale podobnie wkurzające. Wiecie co? Nawet już nie będę dalej przeciągał odcinka. Idealnie się zmieściliśmy. Piekło podbite. Do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie już mamy wszystko, co trzeba robić. Będziemy mogli swobodnie sobie funkcjonować w piekle, w innych światach. Po prostu jesteśmy zwycięzcami. Jeśli to oglądacie, ludziowie, którzy mieli dołączyć, dołączajcie czym prędzej, bo jeśli nie, to... Nie mówię, że coś się stanie, ale patrząc na moje zapędy, możliwe, że zaraz Wall of Flesh pokonam. O, tak po prostu, bo będzie mi się chciało walczyć z czymś. Dokładnie. Także. Jest do tego zdolny. Także już nie przedłużam. No po prostu, jak mówiłem, trzymajcie się, no to tyle. Więc do następnego odcinka. Hej, hej.